na wróble. Występują muzyka, zdjęcia, scenariusz, reżyseria. Uroczystość wbicia łopaty pod budowę centrum handlowego w Hanford. Tak, zwalniam cię. Zwalniam cię. Zjeżdżaj stąd. Przecież się zwolniłem. Jak tam Robin? Oddaj mi klucze. Spokojnie. Chcesz oberwać? Wielkie brawa dla Szkolnej Orkiestry Dentej. Wspaniale, dzieciaki. Moi drodzy, wreszcie nadszedł ten dzień. Wszyscy pamiętacie równie dobrze jak ja, jak kilka lat temu ludzie mówili, że to miasto zawsze będzie tkwić w przeszłości. Podoba ci się? Średnio. To burmistrz. Burmistrz Goodman. Straszny bufon. Tak? Pracuję u niego raptem tydzień jako majster. Ale nigdy nie znałem gościa, który tak lubiłby słuchać własnego głosu. Znam ten typ. To klasyczny polityk. Udają, że coś robią dla ludzi, a ty wiesz, że mają w tym interes. On tak. To jego ziemia. Kontynuacją naszej wspaniałej przeszłości będzie jasna przyszłość. A nie mówiłem? Jesteś stąd? Byłam. Nazywam się Dylan Hale. Claire. Miło mi, Dylan. Masz jakieś nazwisko, Claire? Hello, Dad. Cześć, tato. Claire Goodman. Claire Goodman. Excuse me. Przepraszam. Nie wiedziałem, że przyjedziesz. To niespodzianka. Z pewnością. Bardzo długo nie pisałaś ani nie dzwoniłaś.
Ty nie próżnowałeś przez ten czas. Hale? Podobno masz kłopoty z młodym Thompsonem. Już nie, zwolniłem go. Jego ojciec to mój dobry znajomy, jeśli wiesz, co mam na myśli. Chyba możesz dać chłopakowi szansę. Jasne. Dobry człowiek. Tak. Goodman. Było mi miło, Dylan. Ledwo wróciłaś. Nie za wcześnie na zawieranie znajomości? Tylko rozmawialiśmy. O czym? O tobie. Wiem, jak się zachowujesz wobec mężczyzn. Nie waż się narobić mi wstydu. Wstydu? Wiesz, o co mi chodzi. Na przykład zapraszając go na kolację? Zrobiłam to. Nigdy nie przestaniesz mnie testować. Co? Dopóki nie zdasz. Dylan, zaczekaj. Nie mogłaś mi powiedzieć, kim jesteś? Powiedziałam, zanim rozpuściłem język. Wtedy nie poznałabym twoich poglądów na politykę. Powtórzyłaś ojcu, co mówiłem? Tak. Wiesz, co mam ci powiedzieć? Że cię zwalnia. Żartowałam. Tak naprawdę ojciec bardzo cię lubi. Mam cię zaprosić na kolację. Poważnie? On cię szanuje. Uwielbia wazeliniarzy. Danny, odzyskałeś pracę? Jasne. Jeśli Dylan znów się postawi, mój stary go załatwi. A wiesz dlaczego? Bo nie podskakuje się swojakom. Spadajmy stąd. Nie odstawimy go? Niech to zrobi Dylan. Chodź. Za chwilę muszę na stronę. Chyba się nie pogniewasz, jeśli cię trochę podleję.
Stary, co jest? Złapało mnie, otoczyło, widziałeś? Narąbałeś się. Spływajmy stąd. Napij się jeszcze. Jesteś. To miło. Muszę się przypodobać twojemu ojcu. Wejdź. Pięknie wyglądasz. Ty też. Pozwól, że przedstawię cię rodzinie. To stryjek George. Cześć, jak leci? Przez te wszystkie lata uprawiał naszą ziemię. Chłopak powinien się napić. Jak każdy, kto pracuje dla mojego brata. Racja. To stryj Thaddeus. Jak tam? Jego żona Barbara. Miło mi. Nasza córka Stephanie. Zapraszam do kościoła. Dylan. To stryj Frank, nasz szeryf. Poznajcie się. Frank, Dylan. Jak tam? To są Toby i Marsha i żona stryjka Lorraine. Cieszę się, że mogę cię poznać. Lubię wiedzieć, kto kręci się po moim mieście. Napijmy się, zanim aresztuje cię za włóczęgostwo. Dobry pomysł. Módlmy się. Podziękujmy za to, że my, niegodni niszczyciele tej planety, możemy cieszyć się tą obfitością, podczas gdy inni są zmarznięci, głodni, bezdomni i chorzy. Pamiętajmy pośród tego bogactwa, że pozory dobra mogą czasami mylić. Pismo ostrzega, że pod lśniącą skórą dojrzałego owocu kryją się zaraza i zgnilizna. Panie, dziękujemy Ci, że w swojej łaskawości ofiarowałeś nam, niegodnym, tę wspaniałą ucztę. Amen. 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 Świeża kukurydza z farmy stryjka George'a. To ostatni rok, kiedy ją możemy jeść. Mówię tylko, że będzie mi jej brak. Plony są wspaniałe. Co rok najlepsze pole w okręgu, bez względu na suszę i przymrozki. Skoro jesteś taka sentymentalna, gdzie byłaś tyle czasu? Przestańcie. Wszystkim będzie brak farmy, ale trudno. I miło jest widzieć Claire. Właśnie. Dość gadania. Zacznijmy jeść.
Wychodzisz? Obiecałam George'owi, że wpadnę do niego. Mówisz prawdę, Claire? Jezu, tato. Jasny gwint. Tam jesteś. Spryciarz. Wiem, że tu jesteś. Dorwę cię, skurczybyku. Stryjku?
Nie rozumiem, dlaczego George włączył tę przeklętą maszynę o tak późnej porze. George był pijany. Pije, odkąd umarła Dorothy. W końcu musiało dojść do wypadku. Masz rację. Muszę ci coś powiedzieć, stryjku. Wchodząc do stodoły, widziałam coś. Co? Nie wiem. Pomyślałam, że ktoś siedzi na skraju pola. Jak wyglądał? Był wysoki, miał dziwne ubranie, jakby włożył kostium. I chyba nie był człowiekiem. Jak to? Nie był człowiekiem. Nie wiem. Dziwnie się poruszał. Patrzyłam na niego, a potem zniknął. Przeżyłaś szok. Odpocznij. Idź do... Nie. Chwileczkę. Frank? Idź do samochodu. No już. Co ty wyprawiasz? Ona przeżyła szok. Jestem szeryfem. Mówi, że coś widziała, więc muszę to sprawdzić. Frank, nie. Wiem, co czujesz. Chcesz wierzyć, że możesz coś zrobić. Ale śledztwo nie przywróci George'owi życia. To był wypadek. A cóż by innego? O Panie, słodki Jezu. Boże, chroń nas. Jak się czujesz? Półprzytomna. Ten proszek mnie znokautował. O Boże, spałam cały dzień. Musiałaś odpocząć. Posłuchaj, skarbie. Nie mogłaś tam niczego widzieć. Byłaś zdenerwowana i umysł płatał ci figle. Wiem, że coś widziałam. Nic nie zwróci nam George'a. A jeśli to nie był wypadek? Był. Nie wiesz tego. Boisz się, że narobię wstydu. Nie tylko ty, wszyscy. Dbają o pozory, jakby ukrywali wstydliwy sekret. Ale nikt go nie zna. Nie wiem, o czym mówisz. Claire, nie wychodź. Muszę się przewietrzyć. Skarbie, nie powinnaś wychodzić sama. Dlaczego? Przecież jest bezpiecznie. Czy ja też mogę mieć wypadek? Wyglądasz, jakbyś zobaczyła ducha. Śledziłeś mnie? Nie. A ktoś cię śledził? Nie widzę nikogo. Chyba muszę się napić. Czego? Spójrz, kto przyszedł.
Hey, Claire. Cześć, Claire. Hey, cześć, Dylan. Szukasz mnie? Chcesz dokończyć to, co zacząłeś wczoraj? Nie. Ale ktoś się bawił jedną z moich równiarek. Zostawił ją w polu. Pewnie nic o tym nie wiesz. Podejrzewasz mnie? Od ilu lat podają tu alkohol? Od 10? No chodź. Mój syn nie żyje. Trochę szacunku. Wybacz, Claire. Chodź. Do zobaczenia, Dylan. O tak, jeszcze się zobaczymy, bądź pewien. Liczę na to. Dobrze się czujesz? Yes. Tak. Niedługo wrócę. Dokąd idziesz? Do kościoła. Muszę zacząć przygotowania. Biedny George. Nabożeństwo żałobne. Stephanie? Chciałabyś pójść ze mną? Nie, dziękuję. Położę się, jestem zmęczona. Chodź tu, dziecko. Ten katalog przyszedł dziś do ciebie pocztą. Niezbyt mi się to podoba. Musimy porozmawiać. Dobranoc. Chodź do mnie. Chodź do mnie, Thaddeus. Czekam na ciebie. Kto tam jest? Pokaż się. Chcesz mnie zobaczyć? To dom Boży. To nie miejsce do cudzołożenia. Pośpiesz się. Myślisz, że możesz mnie skusić? Słodki Jezu, wybacz mi, Panie, że znieważyłem i zbezcześciłem to święte miejsce. Słodki Jezu.
Więc to prawda. Grzechy ojców. Czego chcesz ode mnie? Czego? Mów. Mów. Jezu, ratuj. Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. Pozwala mi leżeć. Gdzie jest moja księga? Przemów. Albo zamilcz na wieki. Usiądziemy? Dzięki, że pomogłeś mi przetrwać noc. Właściwie to noc jeszcze młoda. W ogóle cię nie znam. Co chcesz wiedzieć? Czego chcesz od życia? Chyba tego samego, co wszyscy. Budzić się rano obok kogoś. No to nie powinno być trudno. Zdziwiłabyś się. Nie jestem facetem, z którym kobiety zostają. Wykorzystują mnie i odchodzą. Typowy facet tego właśnie chce. Chyba nie jestem typowy. Nie. Nie jesteś. Masz szczęście, że zjawiłam się ja. Szczęście? Jak duże? Jeszcze nie wiem. Jak długo się decydujesz? To zależy od faceta. Dobrze. Podjęłam decyzję. Dani, nie. Przestań. Przestań, mówię. Dlaczego? Bo moja mama jeszcze nie śpi, idioto. Podnieciłaś się, co? Chodźmy gdzieś, gdzie nikt nas nie usłyszy, gdzie będzie romantycznie. Byłoby fajnie. Masz parę dolców na piwo? Cicho, bo nas usłyszą. Ah!
Zaczekaj, skoczę po browar. Ja ci nie wystarczam? Nie, dopełnisz szczęścia, nie. Co za prosiak. Wreszcie wróciłeś. Siemanko, miło cię widzieć. Co jest? Steph? Co się dzieje? Co? Jezu Chryste. Jezu. Siemanko. Stefanie zniknęła. Furgonetka Danny'ego Thompsona tonie we krwi, a ciało wygląda tak, jakby rozszarpała je jakaś bestia. Frank, to się wymyka spod kontroli. Już się wymknęło.
Dwa, może trzy morderstwa w dwa wieczory? To nie bezdomny. Tego nie robi człowiek. Weź się w garść, mówisz jak Ted Hughes. Staram się wykonywać swoją pracę. Więc zapomnij o duchach i aresztuj podejrzanego człowieka. A kto nim jest? Dylan Hale. Widziałeś, jak bił się wczoraj z Danim. I omal nie pobili się znowu w barze. To przekonujące dowody. Frank, usiądź. Pozwól, że jak zawsze wyłożę kawę na ławę. Jesteś tu szeryfem, bo ja jestem burmistrzem. Finalizuję największy interes w historii tego miasta. Nie możemy wyjść na buraków, którzy nie złapią mordercy czy potwora. Więc zrób swoje, młodszy bracie. Aresztuj Drania i zamknij sprawę. Wiesz, co ja myślę, starszy bracie? Że bardziej dbasz o interesy niż własną rodzinę. A ty dokąd? W mojej rodzinie dzieje się coś dziwnego. Nie wiem co, ale muszę iść. Pójdę z tobą. O mój Boże! Zrób to. Nie ruszaj się. Już kończę. To ostatni szef. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, woda. Kto ci to zrobił? Tu nie jest bezpiecznie. Dla ciebie. Dla nikogo z nas. Dla Barbary. Barbara. Co się dzieje? Gdzie jest Stephanie? Czy zabrał moją córkę? Sięgnął po nią? Oczywiście. Nie oszczędzi jej. Nie oszczędzi nikogo. Nikogo. O czym ty mówisz? On tu wrócił. Kto wrócił i po co? Próbujemy zapomnieć od pokoleń. A powinniśmy pamiętać. Być gotowi. Modlić się. O Boże. Wszystko zaczęło się ponad 100 lat temu, gdy Goodmanowie założyli to miasto. Szukali na zachodzie lepszego życia, ale gdy tu przybyli, znaleźli tylko biedę, suszę, mróz i szkodniki. Ziemia była twarda, gleba jałowa. Głodowali. Szerzyły się choroby. Przywódcą duchowym społeczności był stary Silas Goodman. Ludzie przychodzili do niego i prosili o pomoc, ale on nie mógł nic zrobić.
aż zjawił się obcy. Był czarnoksiężnikiem, wysłannikiem zła. Dostrzegł w Hanford krainę możliwości. Zaproponował Silasowi rozwiązanie, układ. Sprawi, że ziemia będzie żyzna, studnie pełne wody, pogoda łagodna, a plony obfite. Cena była prosta. Będzie miał w mieście całkowitą wolność. Wolność od prześladowań, wolność działania, wolność. Z początku wszystko szło dobrze. Miasto kwitło. Czarnoksiężnik zdawał się mu nie szkodzić. Lecz Silas Goodman był człowiekiem bogobojnym i wiedział, że zawarł pakt z diabłem. Z diabłem, którego nie mógł okiełznać. Czarnoksiężnik był hedonistą pierwszej wody. Przejął władzę w całym mieście. Nie siłą, ale pokusą. Wabił młode dziewczęta na sabaty, które zmieniały się w dzikie orgie. Uwiódł nawet córkę Silasa. Silas uznał, że pora z tym skończyć, bez względu na cenę. Wykradł czarnoksiężnikowi księgę zaklęć i pokonał go jego własną magią. Pewnego wieczoru Silas zatruł wino. O świcie Silas i mieszkańcy miasta powlekli czarnoksiężnika w pole. Kamienna płyta miała zamknąć jego grób. Wycięli ścieżkę przez zagon kukurydzy. Gdy demon wreszcie pojął, co się stanie, zaczął krzyczeć i grozić. Przywiązali go jednak do krzyża i zostawili. Czarnoksiężnik konał dwa dni. Cały czas krzycząc. Ludzie spalili ciało, włożyli zwęglone kości do specjalnej skrzyni i zakopali ją głęboko. Dopóki kości spoczywały w ziemi, mieszkańcy Hanford mieli cieszyć się dobrymi zbiorami. Każde pokolenie stawiało w tym miejscu stracha na wróble. Nasi przodkowie sądzili, że grób jest zamknięty na zawsze. Lecz teraz duch czarnoksiężnika uciekł. I znów ściągnęliśmy na siebie zło. Jak je powstrzymać? Sekret kryje się w księdze zaklęć. Otrzymał ją twój ojciec jako pierworodny w naszym pokoleniu. Co z nią zrobił, tego nie wiem. Zaklęcie, które zniszczy czarnoksiężnika, jest właśnie w tej księdze. Dylan, odwieź go do domu.
Ja poszukam księgi u ojca. Dobrze, odwiozę go. Ale ty bądź ostrożna. Tadius, powiedz. Co się stanie, jeśli strach znajdzie księgę? Jego duch połączy się z ciałem. I na powrót stanie się człowiekiem. Jeśli do tego dojdzie, nikt go nie pokona. Nikt. Gdzie moja księga? Gdzie moja księga? Chrzęć się. Chcę, żebyś zaczął mi współczuć. Chcę, żebyś wiedział, jak to jest być mną. Ty, sukinsynu. Nie czyń drugiemu, Tadius? To ty? Niech pan usiądzie. Coś do picia? Kawy? Nie wiem, co tu macie. Tak, herbaty. Napiłbym się herbaty. Już się robi. Barbara? Powiem żonie, że nic mi nie jest. Droga do domu przyjaciela nigdy nie jest długa. Barbara? Musimy... O Boże! Nie! Tak mi przykro, skarbie. Tak mi przykro.
Pytam po raz ostatni, gdzie jest moja księga? Ty śmieciu, umrzyj w grobie. Zgnij z robakami. Spłoń, spłoń. Nabrałem cię. Rzuć to. Czajnik? Odstaw go i podnieś ręce. Szybciej. No już. Aresztuję cię za zabójstwo Danego Thompsona. Czy pan oszalał? Milcz. Niech pan pogada z Tadiusem. Wie, co tu się dzieje. Gdzie on jest? Na górze. Przywiozłem go do domu. Robiłem mu herbatę. Poszukajmy go. Tadius, jesteś tam? Musi tam być. Może ze mną. Ty drani. Myśli pan, że to ja? Zabiję cię. Drzwi były zamknięte od środka. Niech się pan zastanowi. Chodźmy. A ty dokąd? Do domu Claire. Pojechała do ojca. Co pan robi? To nie ja. Tego nie wiem. Nie ruszysz się stąd, póki czegoś się nie dowiem. Jeśli się nie pośpieszymy, zginą wszyscy. Tato? Tatusiu? O Boże. Claire, uspokój się. Więc to prawda. Prawda, stryjku. Musimy znaleźć księgę zaklęć. Domyślasz się, gdzie jest? Może być wszędzie. Zaraz. Kiedy bawiliśmy się w tym domu jako dzieci, Will powiedział mi, że ma na strychu tajną skrytkę i że gdyby coś mu się stało, znajdę tam coś bardzo ważnego. Chodźmy. Nie. Pójdę sam. Ty stąd wyjdź. Mam w wozie Dylana. Nie. Nie ucieknę przed tym. Twój ojciec powiedział, że jedną z desek w podłodze można podnieść. Potrzymaj to. Zorientuję się, która to. W porządku, chodź. Cholera. Spójrzmy tutaj. Widzisz coś? Nie. Co to jest?
To jest to. Pomóż mi go przesunąć. To ta. Dawaj, do góry. Weź księgę. Claire, weź księgę. Księga jest moja. Zabiłeś moją rodzinę, skurczybyku. Mam ją. Szybciej, Claire. Jest tuż za tobą. Wsiadaj, szybko. Zapal. Wrzuć bieg, jest blisko. Jedź. Trzymaj. Szeryfie, zablokowaliśmy drogę numer 3. Czekamy na instrukcję. Szeryfie, jest pan tam? Piszę tu, że istnieje związek między duchem czarnoksiężnika i jego kośćmi. Jeśli zniszczymy kości, umrze na zawsze. Zakopali je w polu. Uważaj. Proszę, pomóżcie nam. Ani kroku. Stań przy samochodzie. Ręce na maskę. Wysiadaj z lodu. To wy wsiądźcie. Zamknij się. Gdzie szeryf? Nie żyje. Jeśli strach zdobędzie księgę, będzie po nas. Zamknij się i ręce na maskę. Możecie nas posłuchać? To ty posłuchaj mnie. Połóż ręce na masce, bo przestrzelę ci łeb. Nie idźcie tam. Teddy, sprawdź, co to. Nie robiłbym tego. Jazda. Teddy? Chodź, szybciej. Tutaj. Weź nożyce. Okay.
Mamy spalić kości, tak? Ogień. Mam coś lepszego. Topi nawet kamień. Upłynnimy drania. Zaczekaj. Weź siekierę. Schyl się. Właśnie. Szybciej, grób jest na środku pola. Daj mi latarkę i złap mnie za nogi. Długo cię nie utrzymam. Widzę coś. Opuść mnie niżej. Nie sięgnę. Niżej. Staram się. Jeszcze niżej. Moja księga. Płoń, skurczybyku. Dylan? Moja księga. Moja księga. Gdzie jesteś? Biegnij do kajdanek. Do kajdanek. Claire, schyl się. Thank you.
Pośpiesz się. Zapal. Zjeżdżajmy stąd. Zaczekaj. Claire? Chodź. Co powiesz na ogień strachu? O Boże. Jak, w porządku? Nic ci nie jest, Claire. Już po nim. Wystąpili.
Wersja polska na zlecenie Telewizji Puls Studio Publishing. Tekst Zuzanna Naczyńska. Czyta Janusz Kozioł.